Proszę Państwa, to w takim układzie wsłuchują się w głos Państwa radnych. Po tym punkcie ogłoszę 10 minut. Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego według druku nr 8 w sprawie opinii zamierzenia budowy parków cumowniczych na terenie Bulwaru Podolskiego przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Proszę, referuję przedstawiciel komisji. Więc wpłynął wniosek o budowę 11 parków cumowniczych na terenie Bulwaru Podolskiego od kilometra 78 plus 705 do kilometra 78 plus 848. To są oznaczenia rzeczne. Wisły na działce numer 566 obręb 13 podróży przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Ja bym chciał tutaj Państwu, opinia komisji jest negatywna i on tutaj tylko chciał przeczytać taką skrót napisanego przez inwestora. Może czegoś to dotyczy, bo Państwo może mówicie, to będzie to bardziej obsada. I Państwo pisze tak. Inwestycja ma zwrócić uwagę mieszkańców Krakowa na potencjał naukowo-techniczny dzielnicy 13 podgórze skupiony w kompleksie operowo-teatralno-wystawieniowo-apartamentowym zlokalizowany na brzegu Wisły. Projekt Oksala wprowadzany jest w stylistykę podgórza, które w 2014 roku obchodzi będzie stulecie istnienia na mapie Krakowa. Zastosowane w realizacji materiały rozwiązania gwarantują uzyskanie ekologicznych parametrów obiegu opartych na technologiach przyszłości. Słuchajcie Państwo, to jest ważne. W celu wyeliminowania kłopotów związanych z brakiem miejsc postojowych planujemy dowóz pracowników i kontrahentów na barki Oksala z miejsc, gdzie znajdują się parkingi na przykład na Groblach, Galeria Kazimierz, jednostkami pływającymi, sumującymi na stałe pomiędzy barkami. To jest ważny po prostu taki element. Komisja Planowania opiniuje negatywnie to zamierzenie i uzasadnia. Zamierzenie nie odpowiada wymiarami, formom i sposobem użytkowania miejsca, gdzie ma powstać, oraz potrzebom mieszkańców. Oczna długość i gabaryty obiektów, do których mają być wybudowane wyżej wymienione pachowy, nie koresponduje ze sposobem zagospodarowania Bulwaru Podolskiego. W tym miejscu oczekuje się realizacji funkcji rekreacyjnych uzupełnianych funkcjami gastronomicznymi. I tak dalej. Dziękuję. Proszę Państwa, nic już nie pomaga. Otwieram dyskusję i chciałem powiedzieć, że w tej sprawie zarząd ma poprawkę. Bardzo krótko. Słowo negatywnie zastępuje się pozytywnie, a uzasadnienie w uzasadnieniu przyjmuje się żmieniu po realizacji zapisów zawartych w statucie dzielnicy. Ja Państwu zreferuję, dlaczego taka jest poprawka zarządu. Otóż proszę Państwa, 3 miesiące temu, 4, no, pół roku we wrześniu, w październiku odbyło się tutaj spotkanie z prezentacją, na którą zapraszaliśmy wszystkich Państwa radnych, inwestora, żeby przybliżył, co autor miał na myśli. Ci, którzy byli na prezentacji, wiedzą, czego sprawa dotyczyła. Otóż, z tego co pamiętam, nie ma nikogo z Komisji Planowania Przestrzennego. Byli natomiast członkowie zarządu i chyba to jest wszystko. Jeżeli chodzi o jeszcze Państwo z Podgórza PL, z tego co pamiętam, to Pan Publiczka jeszcze chyba druga. Otóż co my się wtedy dowiedzieliśmy i co nas przekonało do tego projektu? Przede wszystkim warunek wtedy, no bo była dyskusja, czy opiniujemy, nie opiniujemy, bo już wtedy była taka wstępna jakby
zapytanie było, czy będzie WZK. Te pale cumownicze to jest element bezpieczeństwa, bo to bardziej chodzi, że przy tych palach mogą różne jednostki cumować. I ten pal cumowniczy, pierwsze pytanie było, czy w sytuacji powodziowej, dużej wody na Wiśle nie spowoduje zatoru, zmniejszenie przepływu, no i ewentualnego przy zerwaniu to jest niebezpieczeństwo dla czy mostu, czy stopnia wodnego na Rąbiu. I między innymi, jak zauważycie po stronie, teraz te pale są cumownicze pod strony Kazimierza, tam od strony elektrowni. To jest system bezpieczny, czyli nie ten, który podnosi się z poziomem wody, podnosi się barka na tym palu. Otóż jeśli szukamy, jeśli można wrócić do historii o tym stuleciu, jak tutaj no ciekawy tutaj wnioskodawca, nie wiem skąd tutaj tak pisał tak, tego połączenia. Trzeba powiedzieć, że 100 lat temu Podgórze wygrało z Krakowem, czy ponad 100 lat temu wygrywało z Krakowem jedną rzeczą. To jest pewną innowacyjność. Konserwatywny Kraków został na swoich, na rzemiośle i na cechu rzemiosł, a Podgórze wyszło w przemysł i manufaktury i rzeczy, które stanowiły dla naszych czasów innowacji. No oczywiście nie boimy się innowacji. Jeśli szukamy czymś, co Podgórze może przyciągnąć, to na pewno nie tym, co jest po drugiej stronie Wisły, bo to już jest. Czy będziemy mogli tam przebywać? No, trudno nam powiedzieć, że mamy powiedzieć, że tam ma być knajpa, czy ma być na barce. Akurat zaproponował biuro, z tego co rozmawialiśmy, wtedy to prowadzą taki projekt okien, żyjących okien, tak, których rośliny, które w środku tam rosną, one w zależności od zamówienia jakby poszczególnego pacjenta, kwitną, tam pomidory mogą być, etc. To jest jakiś projekt przez Unię Europejską, który ma być współfinansowany. Ale jest to pewna nowość, coś co przyciąga. Jeśli, proszę Państwa, możemy powiedzieć tak, w starej elektrowni Podgórskiej mamy klikotekę, dokładnie mówiąc Muzeum Kantora będzie. Jest to budowla niczym nie nawiązująca do ani architektury, ani historii, ani innych rzeczy, a jest pewnego rodzaju, no, powiedziałbym, no, pomysłem troszeczkę ekstrawaganckim, jak sam kantor, czyli takim nie, na pewno niestandardowym, nie wpisującym w siebie, ale z drugiej strony nie szokującym, ale ciekawym, budzącym zainteresowanie. To uważamy, że ta barka to jest też nietypową naprawdę barką, bo tak naprawdę stanowi zestaw, to nie jest jedna barka, tylko zestaw trzech barek, na którą się będzie można przemieszczać, może stanowić też atrakcję turystyczną na Podgórze. To, co oglądaliśmy, te prezentacje poświęciliśmy wtedy to chyba z 2,5 godziny albo 3 godziny, to było dosyć długie. Mówiliśmy, jak to ma być, jak to ma być omawiał, jak to ma być wykonane, czemu ma służyć. Że tak powiem, na nasze sugestie, że jeżeli cokolwiek miałby być, bo pierwsza wersja, nie wiem czy Państwo wiecie, miała być pomiędzy Mostem Piłsudskiego a Kładką Bernatką, czy Kładką Podgórską, możemy ją nazywać Podgórzu, to od razu mówiliśmy, że to na pewno nie przejdzie, bo i kamienica paryska i miejsce i przyczółki mostu to nie jest to miejsce. Natomiast wydaje się, że uzupełnienie architektury właśnie przy tym szokującym troszeczkę kantorze, nowym budynku z tyłu, który rośnie po Wistuli, następny budynek, który stanowi jakby nową wieżeję, niczym nie powinien w Podgórzu, bo co my opinujemy, czy na Wiśle będzie pływająca barka długości 100 chyba tam 16 czy 120 metrów podzielona na trzy, to jest dosyć długie, podzielona na trzy części, a po drugiej stronie mamy przysumowane barki koło siebie różnej maści, a to ma być w jednolitej podobnej formie. I wydaje się, że to akurat, tak jak dyskutowaliśmy, nam w żaden sposób nie przeszkadza i wydaje się, że wręcz zachęciłoby, żeby to Podgórze, może słowo zaszokowało to nie, ale żeby zainteresowało czymś, co jest po tej stronie. Tym bardziej, że właściciel mówił o tej funkcji
jednej, że część byłaby w tego właśnie projektu oksala tych ogrodów, drugie, że część biura projektowego, a trzecia, że byłby część, trzecia część, ta trzecia barka, że byłaby właśnie taką samą konferencyjną kawiarnią czy knajpą z tego dnia. Proszę Państwa, no, trudno nam ustalać, kto co ma mieć, jakie my. I uważajmy, że to oczywiście pod zachowaniem tych wszystkich warunków bezpieczeństwa, pozytywnego opinii konserwatora zabytków powinno zafunkcjonować, te opinie są pozytywne. Dziękuję i chciałem Państwu przedstawić uzasadnienie tej poprawki. Pani Jacek. Chciałem po pierwsze powiedzieć tak, komisja przyjęła tą uchwałę z odsetkiem głosu 3 do 1 wstrzymującego się. Dzisiaj jechałem autobusem podgórską. Tak sobie patrzyłem na nasze podgórze, po lewej stronie miałem. Pierwszy raz zawsze byłem zwolennikiem budowy Muzeum Kantora. Wydawało mi się, że to będzie klucz dla dzielnicy. Ale w tym, co zobaczyłem dzisiaj, przychodziło mi, co się dzieje z naszą dzielnicą. Ten kantor i ten budynek za mną. Po prostu to jest nie tylko wizualnie wygląda strasznie, ale to jest też tragedia dla przemieszczania dzielnic. Teraz chcemy dołożyć barki. Być może rzeczywiście awangardowym stylem by pasowało do Muzeum Kantora. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o argumenty przewodniczącego, chciałem je przynajmniej spróbować obalić, bo moim zdaniem twardych uzasadnienia. Pan przewodniczący mówi, że będzie atrakcją turystyczną. Mamy atrakcję trochę turystyczną na tym podgórzu. Na każdą z każdej możemy skorzystać. Do każdej możemy wejść. Za darmo musimy kupić bilet. Ja Państwu przytoczę, co będzie na tych barkach. Kompleks trzech barek przeznaczenie na biuro projektowe. Czyli biuro projektowe no jest miejscem zamkniętym, tak? Segment badawczo-rozwojowy. Powiedzmy, mówię, przedostępnym przez to laboratorium. Tak przypuszczam. No, nikt nie będzie tam mieć wstępu ani z turystów, ani z mieszkańców podgórza. Oraz dział wystawienniczy o tematyce architektoniczno-urbanistycznej. Może rzeczywiście tam, w jednym miejscu, będą to trzy segmenty, czyli w jednej barce może, aczkolwiek tutaj jest napisane to bardzo enigmatycznie, zwłaszcza patrzą na dalszą treść tekstu, gdzie tutaj pan, który pisał, właściciel, no chyba nie bardzo zna się na rzeczy, bo jeżeli tutaj pisze, że inwestycja ma zwrócić uwagę mieszkańców tak na potencjał naukowo-techniczny, rozumiemy chyba, co to znaczy słowo naukowo-techniczny, a za chwilę pisze, że skupiony w kompleksie hotelowo, teatralno-wystawienniczy, apartamentowym, no to chyba nie wie, o czym pisze. Wie. Kolejną rzeczą jest to, co tutaj napisał o miejscach parkingowych. Jeżeli to będzie biuro projektowe, to oczywiste jest, że tam będzie pracować przynajmniej kilkanaście minimum, a przypuszczam, że więcej osób. Będzie jeszcze laboratorium, są te wystawy. Liczmy kilkadziesiąt osób. Gdzie mają zaparkować? Nie wierzymy w to, że będą dowozić mieszkańców, pracowników. Bo ani nie będzie się opłacało pracowników, ani nie. Kolejną rzeczą jest jednakowa forma, którą pan przewodniczący tutaj przesunął, że będzie jednakowa forma barki. Ja Państwu powiem tak, co tutaj napisał osoba ubiegająca się o zgodę. Szkic barki lowy, barka sala. Kolorystyka utrzymana w naturalnym kolorze rysy, znajdujących do obiektu krikoteki. Ułożenie wkrętów elewacyjnych zmienia się nieznanie w zależności od kąta patrzenia. Szkic barki lowka. Elewacja wykonana z płyt szklanych z powłoką luszczaną w kolorze srebrnym. Ustawienie płyt pod różnym kątem powodować będzie powstawanie refleksu świetnych na fala Wisły. I kolejna barka. Elewacja wykonana z włókien kompozytowych w kolorze grafitowym, nawiązująca kolorystycznie do apartamentowca takiego typu. Każda barka z innej bajki. Więc nie mówmy tutaj o jednakowej formie. Nie, to jest po prostu zadowolimy wszystkich, nawet jak chcecie, to będzie was helikopterem przybliżać. Poza tym nie wiem, czy tu się to coś zmieniło. Natomiast mamy opinię plastyka głównego plastyka miejskiego, który on w tym kształcie, co omawialiśmy we wrześniu, barkę, nie zgodził. Znaczy, jeżeli chodzi o projekt rozwiązań struktury przestrzennej barki, zaopiniował go pozytywnie. Natomiast kazał zmniejszyć gabaryty do 6 metrów i całkowita długość barki, czyli 147 metrów,
twierdzi Plastik, że odczytanie takiej formy jako jednostki pływającej zaburza odczytanie takiej formy jako jednostki pływającej. Dlatego sugerowany podział na segmenty powinien być faktyczny i wyraźny. Przedstawiona wersja projektu ograniczona do rozwinięcia pół miejsca szuba na około 6 metrów nie spełnia takiego kryterium. Więc myślę, że moim zdaniem i zdaniem komisji jest wystarczająco dużo argumentów na to, aby przyjąć tę uchwałę w proponowanej przez komisję. Panie Acegi, może po kolei. Proszę Państwa, wiadomo, że od samego początku żywa była dyskusja na temat tej barki. Już wtedy prosiłem i zwracałem się, ponieważ było parokrotnie mówione, że Państwo posiadają opinię plastyka i konserwatora. Czyli Państwo to jest inwestor? Inwestor. Więc mamy tą opinię chyba pierwszej wersji tej barki przez Plastyka Miejskiego. No to bym ostatnio jak byliśmy w biurze planowania przestrzennego też padła temat barki. I z tego co powiedziała pani dyrektor, pan Plastyk Miejski zwrócił się do biura planowania przestrzennego o przygotowanie opinii, żeby on mógł wydać swoją opinię. Tak mniej więcej to zabrzmiało. Powiem szczerze, nie widziałem entuzjazmu pani dyrektor w ogóle do tego tematu. Ale to mówię, ona ewentualnie wyda swoją opinię w stosownym piśmie. Natomiast brak nam tego, o czym była mowa, że konserwator też wydał. Jeżeli wydał, to ja chciałbym zapoznać się z tą opinią. Oczywiście, bo każdy z nas, proszę Państwa, może mieć swoje zdanie na ten temat. Na pewno nie unikniemy tego, że docelowo bulwary wyślane będą w jakiś sposób zagospodarowane. Natomiast my dzisiaj opiniujemy negatywnie akurat tą formę. Komisja zaopiniowała, czy proponuje taką zaopiniowanie, bo generalnie według nas, jako komisji, no nie idzie to w tym kierunku, o który chyba nam wszystkim chodzi. Nikt nie jest przeciwko temu, żeby podwórze promować. Nikt nie jest przeciwko temu, żeby tam coś się działo. Nasze zdanie jest takie, że nie spełnia to chyba tych wymogów, o których wszyscy byśmy sobie marzyli. Mnie osobiście, ja bardzo jestem wyczulony, jak ktoś mi zaczyna opowiadać, tak działa pode mnie na zasadzie, że mi wszystko obiecuje na początku, to zawsze się włącza taki dzwonek, prawda? Bo z tego co wiem, to na spotkaniu, które odbyło się w dzielnicy, pan powiedział, że pracownicy będą dojeżdżać na rowerach, więc nie ma problemu z tymi miejscami parkingowymi. Teraz czytamy tutaj, że klientów się będzie dowoziło tym łódkami. Wszystko można podpisać. Czego się obawiam? Obawiam się, że ja rozumiem pomysł inwestora. Jest biuro projektowe, które ma kasę i jeszcze dodatkowo ma możliwość, bo cały czas słyszymy, że dostanie jakieś pieniądze z Unii Europejskiej i fajnie, że dostanie i szuka fajnej lokalizacji. Bo gdyby im przyszło kupić teren na terenie czy podwórze czy Kazimierza, musieliby wywalić kupę kasy. No więc jest fajny temat, postawimy się na Wiśle. Mało tego, będzie mieć dużo reklamy o nas, bo będzie się, proszę Państwa, na ten temat pisało. To niezależnie w jakim kontekście. Może się na koniec okazać, że inwestycja nie wypali, bo niestety nie dostaliśmy dotacji europejskiej, więc tego nie zrobimy. Natomiast nie, dlatego mówię, jeżeli mówimy o parach, to nie mówimy o parach, my tak. My opiniujemy konkretną wózetkę dla konkretnej barki. Jeszcze raz powtórzę. Trzeba mieć świadomość, że te bulwary w jakiś sposób zostaną zabudowane. Czy zagospodarowane. Proszę zobaczyć, jaka była wielka burza i nikt się nie odważy, bo powiedzą, że to jest świętość pomiędzy mostem Technickim a Grunwaldzkim o barkę, która była postawiona pod Wawelem. Proszę zobaczyć, broniono tego jak niepodległości albo więcej, łącznie z tym, że ktoś się ośmielił coś takiego postawić na terenie, na widokowym terenie Wawelu. Proszę Państwa, to też trzeba mieć świadomość, że to jest marketing. Jeżeli to jest biuro projektowe, które zajmuje się projektami, które szuka klientów,
Pan Adam pewnie będzie najlepiej wiedział, ile kosztuje duży artykuł w prasie sponsorowany, żeby zapłacić, żeby o nas się pisało czy mówiło. Ja mam tylko takie pytanie, bo rozumiem, że tak. Jesteśmy na etapie również miejscowego planu zagospodarowania Bulwarii Wsi. Obszar tym wchodzi ten plan. Plan chyba jeszcze nie jest uchwalony, on jest chyba na etapie uchwalania. Jak się to ma do tego planu? Jakie są dopuszczenia w tym planie, jeżeli chodzi o zagospodarowanie? Czy tam jest określona funkcja tych elementów, które mają być lokowane na ten? No bo następne pytanie jest takie. Wystąpię z WZ-ką o to, że przy hotelu Kubus wystawię sobie barkę na zasadzie, a robi się takie rzeczy z betonu, bo kiedyś oglądałem coś takiego w telewizji, że składa się po prostu dom w całości gotowy do wody. Wystąpię z WZ-ką, że chcę mieć dom naprzeciwko Kubusa. Funkcjonalnie, mieszkaniowo będę się wpisywał w Kubusa. Czy wyraźcie mi Państwo zgodę? Tak. Co? Nie, no pytam się, no wyraźcie mi Państwo zgodę. Panu, tak. Panu, Pani, ja zgodę. Do Pana, nie, nie. Chciałem popatrzeć tego, bo sami sobie... Zabronione jest mieszkanie na Balkach na dzisiaj, to nie mamy to co w Paryżu. Jest, na jest, jest. Nie, no tak, tylko teraz... Nie pamiętam, powiem szczerze, nie sprawdziłem tego w kontekście miejscowego planu zagospodarowania, ale tak jak mówię, byliśmy na tym spotkaniu w Biurze Planowania Przestrzennego i kiedy padła ta kwestia, siedziałem naprzeciwko pani dyrektor, no jakoś nie widziałem zachwytu, ale nie wypowiadała się. Co? Czy nie ona, czy moim zdaniem opinia, którą przygotujemy, jest najlepsza? Dobrze. Proszę Państwa, ja myślę tak, że nie mówmy, że ktoś nie zapoznał się do końca z tą koncepcją, czy zapoznał. Nie, no, każdy z nas może mieć jakieś swoje stanowisko. Komisja wyraziła swoje stanowisko. Nie wszystkie uchwały Komisji Planowania muszą zostać przyjęte jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu Radomowiecku i panu Radomowiecku za ten głos, powiem rozsądku, bo faktycznie jesteśmy na etapie procedowania tego planu. Jak tam więcej, ten plan będzie objęty szczególną ochroną, zarówno wysokość pali, bo to wzbudza bardzo duże kontrowersje, jeżeli chodzi o pewną widokowość na Zakolu Wisła, już rejon od mostu Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego, tak jak powiedział pan radny Bednarz, jest zupełnie wyjątkowy i z takich rozmów, które były przeprowadzone zarówno z panią wiceprezydentem, jak i z Biurem Planowania Przestrzennego, większość opinii się wszelkie jednostki, które będą starały się o takie pozwolenie poza jednostkami w temacie pływającymi. Co więcej, nie jest tak, że można wystawić dużą ilość jednostek, bo jakby prawo żeglugi również tego zabrania, więc ja niestety nie miałam przyjemności być na tej komisji, kiedy Państwu był przedstawiany ten projekt. Natomiast to jest zupełnie inna kwestia. Inna kwestia jest tego, że przy obecnym planie miejscowym, ja myślę, że ta barka, przy tym, że ten plan się zmienia, po prostu nie będzie miała racji bytu. Dziękuję. Ja tylko dodam, że te parę, które są, nie dają 100% gwarancji, że w trakcie jakiejś podniesienia zabezpieczają całkowicie przed zerwaniem się lub powstanie zatorów, które przy takiej ilości barek zmieniają nur, prąd i tak dalej, i tak dalej. To sobie troszeczkę poczytałem pod kątem akurat tego. Także nie daje to 100% gwarancji, że się nic nie stanie. Myślę, że nie ma 100% gwarancji, ale jest to najbardziej bezpieczne możliwość stanowania, bo wszystkie, chciałem powiedzieć, po stronie podwórza nie mamy ani jednej barki, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Nie mamy ani jednej przesumowanej, natomiast fale pojawiły się po drugie, bo nadcięcią tylko linami sumowniczymi do naprzeczeń. W związku z tym to powoduje to, że po pierwsze nie jest ograniczony przepływ, a po drugie ona się podnosi zgodnie z podnoszeniem się poziomu Wisły. Nie jestem specjalistą od paru, nie opowiadam się. Pani Ja mam takie pytanie do komisji, bo wypowiadamy się wszyscy tutaj na temat tej możliwości sumowania tego tej łódki, czy jednego obiektu, barki, nie wiadomo, co to można już nazwać. My opiniujemy
budowę pachołków cumowniczych. Czy oni już gdzieś określili taką rzecz, że te pachołki będą tylko do, i wyłącznie do ich dyspozycji? Wszak wiemy, że teren wzdłuż Wisły jest ogólnodostępny, muszą mieć, jeżeli już mówimy, że to jest tylko dla nich, to oni muszą mieć te takie rzeczy wiedzieć. Ale my opiniujemy konkretną wizytkę. Ale budowy? Dokładnie jest przedstawiony projekt i opisany projekt no to tego, co ma być przyjmowane. Jest zły wniosek, bo nie, to wniosek ale, na lokalizacji na stałe obiektu takiego i Państwa, lokalizacja na stałe to są pachołki, bo to jest Polska pływająca, która na dzisiaj właściciele pomiędzy dwoma brzegami, czy wałami, czy nabrzeżami jest OGDW, to jest marszałek, także to też nie miasto. Miasto wydaje pozwolenie na pale cumownicze, które są na stałe związane z gruntem. Ponadto jest, że te pale są do konkretnego solu, oprócz sala w sobie. To idą pale do wynajęcia, ale nie wiem, kto jest właścicielem tych pali wtedy. Natomiast na pewno mówimy o tym, że te pale mają służyć tej konkretnej, nie wiem, czy to będzie 10, 15, 20 lat, co się będzie wtedy działo, ja nie mam tej wiedzy, nie, jak macie, to proszę. Te pale, które są postawione, znaczy ja rozumiem to tak, że my opiniujemy jakby inwestycje, czyli pale tak, plus tak, to, co ma tam zostać przy nich zrobione, bo jeżeli by ktoś przysłał do nas tylko wniosek, że chcemy pale, tak naprawdę nikt nie pokazał, że ten pal będzie miał wysokość, nie wiem, czy to będzie, czy na pale nieprawda. Te pale są dokładnie pokazane. Dobrze, no to jak mamy pale, ale mamy pale, mamy i mamy również inwestycje. Więc my odnosimy się i do pali, i do inwestycji. Natomiast pale, które na przykład, proszę Państwa, te wysokie pale, które zostały bardzo zrobione przy moście powstańców śląskich, tak? Zostały wykonane przez właścicieli barki na własny koszt. To jest koszt takiego jednego pala, to jest chyba 150 tysięcy złotych. Zostały na nich koszty i oni są właścicielami tego i były robione próby, bo ja widziałem, jak to próbowano, ponieważ to z takimi specjalnymi kranami jest to obejmowane, kiedy podnosi się poziom wody, pale idą, znaczy barka idzie po palach do góry i nie może być, że one będą krótsze czy te, one muszą być, proszę Państwa, takiej wysokości, jak są wysokie bulwary. Proszę Państwa, ale wszystkie pale na piście takie będą ze względu bezpieczeństwa, także tym znaczy my się bardziej odnosimy do samej inwestycji. Tak jest, niż do Pani. A proszę Państwa, czy jeszcze jakieś było dyskusje? Rozumiem, że mamy przedyskutowaną sprawę. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Jest poprawka zarządu. Ja mówiłem o tej naszej argumentacji, żeby słowo negatywne zastąpić słowem pozytywnym, a brzmienie zapisać, że jest to zgodne z statutu uzasadnienia, jak mówiłem Państwu wcześniej, jakie było. Głosujemy. Kto z Państwa jest za poprawką zarządu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał jeszcze raz? Jaki mamy wynik? 4 za, 7 przeciw, 6 wstrzymujących. Tyle, że poprawka nie przeszła. W związku z tym głosujemy uchwałę według pierwotnego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jaki mamy wynik? 8 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących. Jest Andrzeja, trzeba uchwała. Ja tylko mam prośbę do Państwa, że jeśli są takie sprawy, że zapraszamy na
mamy jakiś kontakt z zewnętrznymi inwestorami, z tymi, którzy będą inwestować do dzielnicy i organizują, to że przychodzi na takie spotkania, to można więcej pytań. Mało dowolnie zawsze. Nie, ale to wtedy jest łatwiej, bo wtedy nikt raczej nie wie, potem nagle występujemy jako zarząd w obronie czegoś, nie można zdać. Jeszcze nie będą przekonani.